Słuchajcie, na aktualizację firmware'u dla Mavica Mini czekaliśmy dość długo i DJI już wcześniej zapowiadało, że jeszcze w 2019, pod koniec grudnia, faktycznie ta aktualizacja wyjdzie. No i czekaliśmy i się doczekaliśmy wreszcie. 31 grudnia pojawiła się aktualizacja zarówno w sklepie Play, jak i na stronie DJI, a także w App Store. Podstawową nowością, na którą wszyscy czekaliśmy, była możliwość zdjęcia stref NFZ, czyli możliwość autoryzacji w strefie niebieskiej, ale także dla osób, które posiadają świadectwo kwalifikacji, możliwość lotów po autoryzacji i po zgłoszeniu w strefie czerwonej. To jest bardzo ważne, jeżeli na przykład realizujemy zlecenia w danym mieście, mamy mniejsze zlecenia, gdzie niekoniecznie musimy mieć profesjonalną jednostkę, a w pobliżu jest na przykład więzienie, areszt śledczy czy podobna instytucja, gdzie nie możemy latać. I do tej pory w takich sytuacjach mnie się zdarzało, że musiałem brać ze sobą Mavica Air. Miałem małe, mniejsze takie zlecenie na przykład na social media, gdzie ta jakość obrazka nie jest tak ważna, natomiast szybkość setupu i przede wszystkim to, że Mini jest cichy, to bardzo pomaga. No i słuchajcie, czekaliśmy i się wreszcie doczekaliśmy. I jedną z nowości, tych nowości jest więcej, ja omówię je szerzej w innym opracowaniu, natomiast chcę wam powiedzieć, że podstawa, na której chciałbym się skupić, to właśnie możliwość lotów w strefach wymagających autoryzacji, czyli niebieskiej i czerwonej. Sama aktualizacja firmware'u jest dosyć prosta, wymaga oczywiście podładowania baterii, połączenia z internetem, stabilnego połączenia. Wszystko przebiegło w moim przypadku bardzo dobrze, ja akurat przez iPhone'a aktualizowałem samego Mavica Mini. I teraz, żeby sprawdzić, jak działa ten system, musiałem wybrać się na wycieczkę i wybrałem pobliskie lotnisko w Katowicach. A teraz zabiorę was właśnie ze sobą na tą wycieczkę. A teraz przyjechałem w pobliże lotniska w Katowicach, żeby wypróbować właśnie tą funkcjonalność. Zobaczymy, jak zdjąć blokadę, w jaki sposób można to zrobić bezpośrednio z poziomu aplikacji, jak można latać w strefie autoryzowanej. Także do dzieła. Pierwsza sprawa to komunikat GeoZones, czyli nie jesteśmy w stanie wystartować ze względu na strefę autoryzacyjną. Po kliknięciu na GeoZones, na czerwony napis, mamy też komentarz Unable to take off, czerwony, ale też mamy informację, że właśnie aircraft jest w strefie restrykcyjnej. To co prawda była strefa autoryzacji, a nie ta czerwona, więc tutaj można to odblokować z pozycji aplikacji. Jesteśmy na samej granicy właściwie tej strefy. Ja tutaj przyjechałem od swojej strony najbliżej. Widać, że czerwona to jest restrykcyjna, ta, gdzie już, która obejmuje bezpośrednio pas startowy. No dobra, i teraz próbujemy. Pierwszy raz nie powiódł się, drugi raz bez odblokowania. Nie ma w ogóle takiej opcji, żeby wystartować, więc jedyne, co nam zostaje, to jest unable to take off. To jest funkcjonalność, która pozwala na to, żeby aktywować możliwość startu. A żeby to zrobić, musimy się zgodzić na to, żeby odblokować, unlock, prawda? Z tej pozycji mamy możliwość właśnie odblokowania. Nie jest to takie ewidentne i jasne, że zrobimy to od razu, tylko po tej komendzie, po wybraniu komendy unlock, wpisuje nam się numer telefonu, czyli okienko, gdzie mamy my wpisać numer swój telefonu, a następnie na ten numer za chwilę dostajemy SMS z kodem, który nas właśnie uprawnia do odblokowania. Ale jednocześnie, zwróćcie uwagę, tutaj dostałem wiadomość tekstową, i jest numer, który jest ważny, ten kod jest ważny tylko i wyłącznie 5 minut. No więc dobrze, mamy taką sytuację, że klepałem ten numer, faktycznie wpisałem i w tym momencie cały proces, jeszcze trzeba było zatwierdzić, że jestem wykwalifikowany, że zgadzam się i że jestem świadomy tychże konsekwencji, ale także informacji, które zostaną podane. I dzięki temu właśnie już mamy odblokowanie, za chwilę będziemy testowali możliwość startu. Wniósł się.
Mogę. W tej chwili mogę lecieć. Świetnie. Okej. Dobra, to wystarczy. Mogę wylądować. Także patrząc na tą aktualizację, to jest bardzo dobra wiadomość dla osób, które szczególnie mieszkają w okolicach strefy niebieskiej albo czerwonej. I jeżeli mają świadectwo kwalifikacji, mogą właściwie już latać w tej chwili wszędzie, oczywiście zachowując rozsądek, zdrowy rozsądek, prawda? Słuchajcie, jak każda aktualizacja spotka swoich zwolenników i przeciwników. Wiele osób narzeka, że nie mogą wystartować na przykład w domu, bo jest za ciemno albo nie ma GPS-a. Oczywiście są na to sposoby i można sobie z tym poradzić. Natomiast na dzisiaj chcę powiedzieć przede wszystkim tak. Jeżeli ktoś potrzebuje czegoś więcej, linki znajdziecie pod filmem. Tam jest m.in. warsztat mój online. Dziękuję serdecznie za uwagę i spotykamy się już niedługo, bo w środę na latającej kawce, na którą Was serdecznie zapraszam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!